Witam Was z osi świata, tym razem będzie o rodzicach. Tytuł tego wpisu jest Spotkanie z rodzicami, dobre doświadczenie. Może takie być i jestem przekonana, że większość Waszych spotkań taka właśnie jest. Podaję w tym wpisie 10 wskazówek, które mogą pomóc, aby to spotkanie właśnie było efektywne i było pod tytułem Kierujemy się dobrem ucznia. Tym razem jest ten wpis poszerzony o refleksje, które wynikają ze spotkania refleksyjnego nauczyciela. Mamy takie spotkania w programie Szkoła Ucząca się z nauczycielami, którzy chcą wcześniej przeczytać taki artykuł, porozmawiać na ten temat, wyciągnąć wnioski i podzielić się własnymi doświadczeniami. I tutaj dodałam do każdej z tych 10 wskazówek, które są podane we wpisie, również to, co nauczyciele na tym spotkaniu powiedzieli. Może też zachęcę Was w momencie, kiedy powiem, na czym polegają te wskazówki. Po pierwsze, pierwsza wskazówka to jest, żeby szybko i być w stałym kontakcie z rodzicami. Jak to zrobić? Druga to jest, jak określić czas i cel spotkania. Trzecia wskazówka to jest, żeby zacząć od pozytywów. Czwarta to jest, żeby zrozumieć rodziców. I to akurat okazuje się bardzo ważne dla naszych refleksyjnych nauczycieli. Ja też myślę, że zrozumieć drugiego człowieka to jest właściwie gwarancja tego, że to spotkanie będzie udane. Następna sprawa to jest włączyć ucznia. To znaczy, żeby uczeń był świadomy tego, że to spotkanie jest po to właśnie dla jego dobra, żeby on wiedział, co się na tym spotkaniu dzieje, co zostało ustalone. To na pewno pomoże mu w jego pobycie w szkole i w tym, jakie efekty i wyniki osiągnie. Szósty punkt to jest szukanie wyjścia z różnych sytuacji, czyli i współpraca z rodzicem. Nie narzucanie mu czegokolwiek, tylko razem z nim dochodzenie do tego, co się powinno zrobić, aby faktycznie uczniowi pomóc. Siódma wskazówka to jest nie dać się sprowokować. Oczywiście rodzic przychodzi i może mieć różnego rodzaju nastroje, różnego rodzaju pretensje do nas i naszym zadaniem jest zrobić tak, pokierować tym spotkaniem, aby ono było efektywne, aby pomogło uczniowi, a nie aby nas skonfliktowało. I też jest na ten temat. Następny punkt, ósmy już, to są emocje. No właśnie te emocje, które łączą się z poprzednim punktem. Może być tak, że rodzic atakuje nas, że my jesteśmy zdenerwowani tym, co rodzic mówi. Jak to zrobić, aby nie poddać się tym emocjom i aby możliwe, tam też jest taka propozycja, aby właśnie przełożyć na przykład spotkanie, dalszą część spotkania na inny termin. Dziewiąty punkt, który właściwie na tym spotkaniu naszego refleksyjnego nauczyciela nie był tak dyskutowany, to była sytuacja, w której której rodzic właściwie to nie chce się kontaktować. I my musimy pracować wtedy z samym dzieckiem, z samym uczniem. I tutaj jest propozycja podpisywania kontraktów. No to jest pewnie szerszy temat, więc tylko go tutaj sygnalizuję. I ostatni punkt, dziesiąty, to jest, tak jak co mówią refleksyjni nauczyciele, to jest właściwie podsumowujący te pozostałe 9 punktów. To jest kierowanie się dobrem ucznia. Zapraszam Was serdecznie do przeczytania tego artykułu, niestety aż jest 3 strony, ale może częściowo przeczytanie, ale i zastanowienie się również razem z nami, refleksyjnymi nauczycielami, co jest warunkiem takiego spotkania, które jest efektywne, kieruje się dobrem dziecka i faktycznie mu pomaga. Serdecznie Was zapraszam do przeczytania wpisu, a może również kiedyś do wzięcia udziału w naszych spotkaniach refleksyjnych nauczycieli. Dziękuję bardzo i zapraszam.